Dzień dobry, bracia i siostry. Mirach! Hello! Dzisiaj jest 1 listopada 2020 rok. Jak widzimy, politycy, cały ten rząd na tym świecie ustalił obostrzenia, tak, w związku z tą pandemią. Pozamykał wszystko. Restauracje, cmentarze. Nie funkcjonują ośrodki zdrowia. Nie funkcjonuje placówki, nie funkcjonują dla spotkań, tak? Ale ja nie mówię o cmentarzach, bo to nie jest miejsce spotkań rodziny, jak jest w nas, żebyśmy utwierdzali się w tej miłości i prawdzie, bo życiem jest funkcjonowanie wśród żywych, nie umarłych. Nie chodźmy tam, gdzie są groby, chodźmy do tych, którzy są żywi, i rozmawiajmy na temat tej wzajemnej pomocy, byśmy się umacniali w tej jedności. Halo. Tej prawdzie, jaka jest nas, żyjących. Tu właśnie jestem w Holandii. Holland Nord, prowincja Trente. Nie bójmy się jakichś wymogów. Ej! Każdy się cieszy tym życiem i bądźmy pomocni. Właśnie w ten dzień, który jest, tak jak w Polsce, 1 listopada, Dzień Zmarłych, idźmy do rodzin, do przyjaciół, gdzie są żywi. Gdzie są żywi wśród nas. I dzielmy się każdą pomocą, każdym wsparciem. Tego wam życzę, kochani. Wsparcie wzajemnej też troski. Bo kto nie przyznaje się do brata czy do siostry, sam jest w ciemności. I nie garnijmy wszystko dla siebie. Bądźmy podzielni, bo w tej sytuacji, jaka panuje, to właśnie to zjednoczenie. Nie na cmentarzach, ale wśród żywych.